Cześć moi drodzy, nazywam się Jacek Bójko, jestem specjalistą medycyny rodzinnej. Niedawno prowadziłem bardzo fajny wykład z panią profesor Katarzyną Dzierżanowską-Fangrad, specjalistką mikrobiologii i byłą konsultantką krajową w dziedzinie mikrobiologii. Pani profesor wspólnie z portalem Remedium stworzyła bardzo fajny kurs o antybiotyko terapii w POZ. I do tego bardzo gorąco zachęcam, żeby ten kurs wykupić i się go dobrze nauczyć. Możecie skorzystać z mojego kursu rabatowego z kodem BUJKO10. Macie 10% zniżki i ja z tego też dostaję tam parę złotych, dzięki czemu mogę nagrywać takie fajne filmiki dla Was dalej. Także gorąco zachęcam, link znajdziecie w opisie. Na podstawie tego kursu miałem kilka pytań, które właśnie... Tak nurtowałem je, żeby pani profesor zadać. No i na tym wywiadzie właśnie się te pytania udało zadać i usłyszeć bardzo ciekawe odpowiedzi. Także jeśli jeszcze nie widziałaś nie tego, tego wywiadu, no to zachęcam, jest na YouTube, jest na Spotify. Natomiast o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać jeszcze raz z Panią Profesor odnośnie nowych antybiotyków. Mianowicie być może zauważyliście, że dosyć dużo reklam się pojawia jednego nowego antybiotyku związanego z infekcjami dróg moczowych. Jeśli czytacie czasopismo Lekarz POZ, to tam jest w najnowszym numerze duży ciekawy artykuł właśnie o diagnostyce i leczeniu zakażeń układu moczowego. No, i tam się pojawia, że tak powiem, wśród leków pierwszego wyboru jeden betalaktam. Ten betalaktam jest także wymieniony jako lek pierwszego wyboru w przewodniku antybiotykoterapii, właśnie pod redakcją pani profesor Katarzyny dzierżynowskiej fangrat No i teraz pytanie, czy kojarzycie z nazwy już, jak się nazywa ten betalaktam? Ten antybiotyk, który jest razem na przykład z fosfomecyną antybiotykiem pierwszego wyboru. Dajcie znać w komentarzach. Może, może już na tym etapie wiecie. Także. Dajcie znać. To, co podpowiem, to to, że Baktrym Biseptol już nie jest lekiem pierwszego wyboru w infekcjach dróg moczowych. Natomiast, no właśnie ten nowy antybiotyk się tam pojawił. No, nowy stary to nie jest nowa rzecz. Ta historia tego, tego leku sięga chyba lat 70. także. Pojawił się w Polsce ostatnio reklamowany, chyba głównie dlatego, że w 2024 roku FDA zarejestrowało ten lek do leczenia. No a wiadomo, że jak coś stosują w Stanach, no to się powinno stosować wszędzie, oczywiście. Natomiast jest to lek, który od wielu lat jest obecny w Europie, a teraz, że tak powiem, widać go wszędzie, w różnych zaleceniach różnych stowarzyszeń. Także zapraszam do wysłuchania odpowiedzi pani profesor na temat właśnie tego nowego. Nowego starego antybiotyku i koniecznie, koniecznie, jeśli nie masz jeszcze tego kursu o antybiotykoterapii w, u lekarza POZ, to koniecznie odwiedź stronę Remedium i tam ten kurs możesz pozyskać. Z kodem rabatowym bójko 10, masz 10% zniżki. Ja dostaję parę złotych, dzięki czemu mogę tworzyć dalej takie fajne treści. W ostatnich miesiącach obserwuję, przynajmniej ja, koledzy też, no wzrost zaleceń dotyczących stosowania chlorowodorku piwmecylinamu w leczeniu zakażeń układu moczowego szczególnie w przypadku niepowikłanego zapalenia układu moczowego, czy pęcherza moczowego. Piw Mecylinam jest już uwzględniony w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Jednocześnie spotkałem się z zaleceniami, które wskazują na nitrofurantoinę lub baktyn biseptol jako leki pierwszego wyboru w ZUM, podczas gdy fosfomycyna i piw są traktowane jako alternatywy w tych źródłach, które sprawdzałem, potencjalnie mniej skuteczne. Producent piw Mecylinamuk właśnie w swoich nowych reklamach między innymi no pisze o tym, że no ten wpływ na rozwój bakteryjny, rozwój oporności bakteryjnej ma być mniejszy. No i został dopiero teraz zatwierdzony przez FDA w Stanach, przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków. Dopiero w 2024 roku. Stąd zgaduje, że są te reklamy dopiero teraz, mimo że ten lek jest stosowany w krajach europejskich, niektórych już od dłuższego czasu, bo to jest lek chyba z lat 70. No i. A twórcy podają, czy producenci podają, że ten lek zachowuje aktywność wobec szczepów wytwarzających betalaktamazę o rozszerzonym spektrum działania. No i są też pewne różnice z tego, co widzę, między zaleceniami międzynarodowymi, akurat amerykańskimi, które zaleca, zalecają piw w dawce 3 razy 200 mg przez 3 do 7 dni. Natomiast polskie nasze wytyczne, w tym przewodnik antybiotykoterapii, ostatni artykuł w lekarzu POZ z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. No, zalecają dawkowanie 3 razy 400 mg przez 3 do 5 dni. W najnowszym przewodniku antybiotykoterapii też Bactrim Biceptol, został przesunięty aż do, do, do leków trzeciego wyboru, a wśród pierwszych yy, leków pierwszego wyboru została nitroksolina, czyli no dosyć taki do, no, tradycyjny europejski chemioterapeuty, który ostatnio nawet zahacza o leczenie pierwotniaków. No, to w Polsce raczej rzadziej. No i właśnie w kontekście tych informacji, jak pani profesor widzi wybór leku pierwszego rzutu w leczeniu niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet, tak dla lekarzy POZ? Bo zdajemy sobie sprawę, że jako lekarze POZ-u będziemy wybierali najczęściej fosfomycynę, to jest jedna dawka. Pacjenci też często o to proszą, po prostu da pan coś, żeby miał to z głowy, nie chce brać tego tydzień. I tutaj też to świetnie się wpisuje w tą zagadnienie adherencji. Im dłużej te leki są, im więcej dawek, tym, tym cięższy pacjentowi to wytrwać. A piw mecylinem, no to trzy razy dziennie, pięć czy siedem dni, no to jednak jest to wybór. Mniej optymalny dla pacjentów w ich ocenie niż, niż właśnie jedno, jednodawkowa fosfomycinę. Także, czy moglibyśmy poznać pani profesor opinii na temat właśnie wad, zalet tych pozostałych trzech leków? No i jak jako lekarzy POZ mielibyśmy się właśnie obrócić w doborze chemioterapeutyku pierwszego wyboru do leczenia empirycznego, zwłaszcza? Proszę Państwa, no więc to jest tak, jak Pan Doktor powiedział, że w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej czy tych urologicznych, które zostały wydane w tym roku, mamy jakby cztery leki pierwszego wyboru czyli to jest właśnie fosfomycyna do ust, to jest piwmecylinam, furazydyna i nitroksolina. I to, co wiemy o tych lekach, no to to, że one co do zasady są skuteczne, mają odpowiednie spektrum i w zasadzie są również bezpieczne. Pewne wyjątki dotyczą furazydyny. W moim przewodniku z tegorocznym dokładnie te same leki są sugerowane jako leki pierwszego rzutu w niepowikłanych zakażeniach za dolnych dróg moczowych i sama kolejność jest nieco inna, bo na pierwszym miejscu jest również fosfomecyna, na drugim furazydyna, piwmecylina, na trzecim dalej nitroksolina. Natomiast ta kolejność tak naprawdę nie determinuje kolejności wyboru. Prawda? Jeżeli one są wymieniane wszystko jako leki pierwszego rzutu, no to znaczy, że każdy z nich w zasadzie można zastosować. I zresztą to samo jest w tych rekomendacjach. One tylko mówią tyle, że należałoby uwzględniać ewentualnie dane na temat leko wrażliwości, tam lokalne, ale już rozmawialiśmy też o tym sporo, że na ogół tych danych lokalnych to za dużo nie mamy. No i gdybyśmy zaczęli od tego pierwszego na liście, na, od fosfomycyny, no to y, też rozmawialiśmy o tym ostatnio, że jednak, mimo że ona jest od dawna stosowana, to ciągle wrażliwość tej najważniejszej bakterii, czyli Escherichia coli, na ten, na ten lek jest bardzo, bardzo dobra. To po pierwsze. Po drugie, no właśnie wygoda dawkowania i ta dobra wrażliwość, no sugerują, że to jest jednak dobry wybór y, jako, że tak powiem, pierwszy, pierwszy lek, do, lek do zastosowania. Zwłaszcza, że to, co też dla nas pewnie jest istotne, to to, że jednak jedna dawka zdecydowanie słabiej niekorzystnie wpływa na mikrobiotę, czy to przewodu pokarmowego, czy, czy pochwy, słabiej selekcjonuje oporność niż leczenie dłuższe. W związku z tym no, można powiedzieć tak, że jako pierwszy lek fosfomycyna do ustna to jest, myślę, że, że, że zupełnie racjonalne postępowanie. Natomiast jeśli chodzi o piwmycynę, no to tutaj sytuacja wygląda tak, że po pierwsze, spektrum jest dosyć szerokie, bo to są różne pałeczki enterobakterales, nie ma tam enterokoków, e, w tym również te, właśnie, o których pan doktor mówił, czyli te potencjalnie bardziej oporne, czyli te wytwarzające SBL. -y. To też jest leki, o tym wiemy, bardzo bezpieczny jest i bezpieczny i u ciężarnych i, i, i w trakcie karmienia. No i w ogóle wiemy, że beta laktamy są raczej lekami przyjaznymi bezpiecznymi. Natomiast, no, powiedziałabym tak, że w zasadzie nic nie wiemy o lekowrażliwości w Polsce. No bo nie był, no ale z drugiej strony nie był wcześniej stosowany. To jest lek, który mamy od niedawna, więc możemy zakładać, że ta wrażliwość jest, jest zupełnie dobra, e, więc to jest taka istotna kwestia. No natomiast oczywiście stosowanie dłuższe, stosowanie betalaktamu no o jednak dosyć szerokim spektrum, jeśli chodzi o palczki endobakterales, może mieć większy wpływ na to, co się dzieje w przewodzie pokarmowym, czy na to, co się dzieje w, w, w mikrobiocie pochwy. A gdybyśmy się zastanawiali nad różnicami w dawkowaniu pomiędzy no, na przykład Stanami Zjednoczonymi a Polską czy Europą, no to jednak to chyba wynika głównie znaczy w dużym stopniu z tego, że mamy trochę inną filozofię, jeśli chodzi w ogóle o antybiotykoterapię. W Stanach jednak jeszcze w, duży, w dużej mierze przeważa takie postępowanie konserwatywne, to znaczy nieco niższe dawki, a za to dłuższy czas leczenia. Natomiast my w Europie stoimy w większości sytuacji na, na takim stanowisku, że lepiej leczyć krótko wysokimi dawkami, bo to po pierwsze jest co najmniej tak samo skuteczne, a czasami bardziej skuteczne. No natomiast czym krócej, tym, tak jak mówiliśmy, lepiej z punktu widzenia no właśnie oporności czy, czy mikrobioty. W związku z tym to, to podejście takie z tym, z tym krótszym leczeniem wydaje się jak najbardziej ok. Jeśli chodzi z kolei o furazydynę. No to Państwo doskonale wiedzą, no to też jest preparat, który mamy od bardzo dawna, on jest dostępny no, bez recepty, co nas martwiło bardzo, czy martwi cały czas, ale nie wiem, czy sobie Państwo przypominają tę naszą ostatnią rozmowę, te dane, które udało mi się zdobyć, sugerują, że mimo wszystko ciągle mamy bardzo przyzwoitą wrażliwość na ten lek, przynajmniej wśród escherichia coli, czy tej najważniejszej bakterii. No poza tym, ten chemioterapeutyk obejmuje swoim spektrum też enterokopię, czy, czy paciorkowce grupy B, więc to spektrum jest dosyć szerokie, no. No, leczenie jest dłuższe, to prawda, w pierwszej dobie cztery razy trzeba go przyjąć, potem po, trzy potem razy. Natomiast furazyna no, ma pewne ograniczenia, prawda? Bo wiadomo, nie stosujemy jej w, w okolicy, czy w okolicy terminu porodu czy, 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 czy w trakcie karmienia, No plus ona jednak może dawać no, pewne powikłania no, pomocą, włóknienie płuc, to może nie jest jakaś bardzo częsta sytuacja, ale może dawać polineuropatię, polineuro zwłaszcza u pacjentów. No, jakimiś dodatkowymi czynnikami ryzyka, prawda? Czyli ten pacjent z, no, z zaburzeniami neurolicznymi czy z chorobami wątroby, już nie mówiąc o, o cukrzycy czy nerkach, no, jak pacjent ma cukrzycę czy, czy uszkodzenie na lek, no, to już nie ma wtedy niepowikłanego ZUM, prawda? To już z definicji on jest powikłany i tam nie ma wskazań do stosowania tego leku, no ale takie polineuropatie mogą wystąpić też u pacjenta, który ma zaburzenia elektrolitowe czy jakieś niedobory witamin czy, czy, czy z grupy B czy, czy, czy niedokrwistość, no więc trochę ma więcej ograniczeń y, zastosowanie furazdyny. No a zwłaszcza jak przychodzi pacjentka, która mówi, że ona to już tam się tą furazydyną leczy sama, tam nie wiadomo ile razy, ile, prawda? No to zawsze tak można tak się zastanawiać, czy z, kolejne zlecanie jej furazdyny w takiej sytuacji ma sens. Y, natomiast y, no i furazdyna nie powinna być stosowana z preparatami zakwaszającymi mocz, a to są takie rzeczy, które pacjenci sobie często sami stosują, bo no nie. bo mają takie przekonanie, że czym mocz bardziej kwaśny, tym, tym lepiej, oczywiście, to co do zasady jest prawda, ale akurat e, e, w warunkach tego e, mocno zakwaszonego moczu toksyczność po raz rośnie. No a nitraksolina no to rzeczywiście jest taki preparat, który też prawda, mamy od dawna. Powiedziałabym, no, że tutaj wiemy stosunkowo najmniej. To znaczy wiemy, że ona jest skuteczna bardzo, że jest bezpieczna, ma też odpowiednie spektrum, to znaczy są pałeczki enterobaktora, głównie szerichia coli, enterokoki. Natomiast, no, powiedziałabym, nie wiemy nic na temat bezpieczeństwa w ciąży czy, czy, czy w trakcie laktacji i nie wiemy właściwie w Polsce niewiele albo nic, ja, nie udało mi się dotrzeć do żadnych danych dotyczących leków Ale y, nie tak dawno zrobiono i opublikowano wyniki takiego dużego badania wielośrodkowego w Niemczech, no, tuż za naszą granicą, gdzie oceniano właśnie skuteczność niezeroxoliny w. Y, niepowikłanych zakażeniach układu moczowego u kobiet w poz -cie. i e, okazało się, że ona jest bardzo skuteczna, jest świetnie tolerowana i pełna wrażliwość izolowanych palców escherichia coli. W związku z tym zakładam, że u nas może być podobnie, jeśli chodzi o lekowrażliwość. Wydaje się, że to też jest pewna opcja, prawda? E, 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 zupełnie dobra. E... No to tyle mogę powiedzieć o tych lekach. Natomiast jeśli chodzi o, o ten trimetoprim sulfametaksazol, to, że on jest tam daleko, daleko, to to wynika z, no, z co najmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze, wiemy, że to był lek swego czasu, czy ciągle jest w różnych sytuacjach, bardzo y, chętnie stosowany. W związku z tym, oporność trójpałeczek pałeczek Eschlichia coli jest naprawdę wysoka, w Polsce na poziomie 30-40%. No to samo to ogranicza zastosowanie tego leku. Ale z drugiej strony, to jest lek, który jest bardzo potrzebny w leczeniu innych zakażeń. Na przykład układu moczowego, gdzie nie możemy zastosować tych, o których mówiliśmy, czyli tych prostych leków, prawda? Na przykład w sumie u mężczyzn, które z definicji jest każde powikłane i gdzie musimy stosować leki penetrujące do prostaty, czy, czy właśnie w bakteryjnym zapaleniu prostaty, czy no, w odmienniczkowym zapaleniu nerek, no to to jest lek... Dobry, jeśli mamy potwierdzoną wrażliwość. Plus do szpitala jest nam potrzebny bisept do, do leczenia, czy to różnych powikłanych zoomów, czy czasami innych zakażeń. W związku z tym ten lek wycofujemy z takiego powszechnego użycia, okay. jak nie stosujemy go w zakażeniach układu oddechowego, tak również nie stosujemy go w prostych zakażeniach układu moczowego. No, z tego właśnie powodu, że nie ma takiego, takiej potrzeby, bo na proste zoomy mamy inne, zdecydowanie prostsze leki. No tak bym to widziała. Czyli można powiedzieć, że takim typowym scenariuszem w POZEĘиЄ byłoby to, że przychodzi, załóżmy to w tym wypadku kobieta, osoba dorosła nieciężarna z prostym zapaleniem pęcherza, prawdopodobnie już po fura Zedynie samodzielnie kupionej jako OTC. Pierwszym wyborem jest OK, żeby była fosfomycyna I gdybyśmy z jakiegoś powodu tej fosfomycyny nie, nie chcieli podawać, to drugim wyborem już ten piw nam byłby OK. Jeśli dobrze rozumiem. Może być OK, może być też nitroksolina prawdopodobnie. Tutaj mam trochę obawy czy nitroksolina będzie w aptekach, bo to jest bardzo rzadko chyba przepisywany lek. Ja go nie przepisałem chyba nigdy i mam obawy, czy w aptekach po prostu będzie dostępny. Piw Mecylinam jako intensywnie reklamowany to teraz pewnie na każdym rogu można dostać, ale, ale jasne. No to w tym wypadku to byłby także fosfomycyna, piw Mecylinam z nitroksoliną, a dopiero dalej leki kolejnych rzutów. W przypadku osób ciężarnych, no to tutaj... Fosfomycyna, jak pamiętam, chyba też jest akceptowana w ciąży. Tak, czy, fosfomycyna i fmecyna są, można powiedzieć, wymieniane tak, jako dwa proste, bezpieczne leki. Okay. A co pani profesor sądzi o takim rozwiązaniu, z którym się spotkałem kilka razy, żeby podawać fosfomycynę przez kilka dni z rzędu 3 do pięciu dni? Bo z takimi zaleceniami z oddziału nefrologii czy urologii się spotkałem. No, to ja nic na ten temat nie sądzę, no bo nie mamy takich zaleceń. Nie wiem, z czego one się... Krótko i treściwie. Z czego one się wziąły, jakie przesłanki za, za tym stały. Fantastycznie. Pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję za zajęcie głosu, za opowiedzenie nam o tych antybiotykach. To myślę, że nam bardzo ułatwi ten schemat postępowania, no bo leki pierwszego wyboru też mają tak jakby pierwszy wybór, pierwszego wyboru i tak dalej. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy no jesteśmy jako lekarze poddawani reklamom, no musimy, że tak powiem zachować tą merytoryczność i, i, i jakby ten rozsądek wyboru. I tutaj jakby to, czego ja bym się obawiał wśród nas jako lekarzy POZ, to to, że możemy tak jakby przekładać naszą obawę do pisania azytromycyny tej krótkodawkowej, ten taką obawę, że dobra, nie, nie chcę tego pisać, bo to buduje antybiotykooporność i żebyśmy to przekładali na fosfomycynę, że jest piw to wolę pisać piw mecylinam niż fosfomycynę, bo, bo mam tą obawę, że będę budował antybiotykooporność. Czyli w tym momencie można uznać, że przeciwieństwo do azytromycyny, fosfomycynę możemy spokojnie dawać, nie ma co się spinać jakoś tak strasznie. Natomiast rozumiem, że mechanizmy są tak różne i filozofia leczenia jest tak różna, że ta jednodawkowa fosfomycyna to jest dalej dobry wybór wśród leków pierwszego wyboru. Można powiedzieć, że to jest lek pierwszego wyboru z leków pierwszego wyboru. Tak, tak, można o tym myśleć, jak najbardziej. Super. Pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas i dziękuję. myślę, że Pani profesor wypowiedzi pomogą nam lepiej zrozumieć zagadnienia antybiotykoterapii I oczywiście wszystkich słuchaczy gorąco zachęcam do wykupienia kursu Pani profesor o antybiotykoterapii w POZ, który powstał razem z portalem Remedium. Dziękuję wszystkim za uwagę no i do zobaczenia na kolejnym filmie. Miłego dnia Pani profesor. Dziękuję pięknie, dziękuję, do widzenia. I to moi drodzy jest. Ta właśnie ciekawa informacja od Pani Profesor odnośnie chlorowodorku piwmecylinamu. Dobrze sprawdziłem? Piwmecylinamu. Tak jest, trudna nazwa. Nauczymy się tego z czasem. No więc, jakie są Wasze doświadczenia z tym lekiem? Czy, czy przedstawiciele firm farmaceutycznych atakują już waszym, Was tym lekiem, tak jak reklamy w różnych pismach branżowych? Dajcie znać. Napiszcie w komentarzu. Tak czy siak? Myślę, że to też ciekawe było posłuchać troszeczkę więcej właśnie o doborze antybiotyków w infekcjach dróg moczowych, zwłaszcza, że takie proste, niepowikłane zapalenie pęcherza to jest coś, co po prostu zdarza się nagminnie i warto się w tym po prostu dobrze orientować. Jeśli jeszcze nie macie kursu, pani profesor na portalu Remedium o antybiotykoterapii w POZ, no to na dole jest link. Zachęcam, kupcie, obejrzcie, nauczcie się, tam jest kilka rzeczy, które mnie też zaskoczyły. a z kursu, a, a z kodem Bójko 10, macie 10% zniżki, plus ja dostaję małe wsparcie, jeśli chodzi na przykład o hosting podcastów, bo to też tanie nie jest. Bynajmniej nie jest za darmo.